Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć o stawianiu dyscypliny dla naszego umysłu, czyli po prostu jak zdyscyplinować nasz umysł. Wielokrotnie jesteśmy z rana na łóżku, nie chce nam się wstać. Ciało nie chce wstać z łóżka, po prostu leżymy i jakby jest tam nam dobrze i nie chcemy iść pod prysznic. Ja chciałbym powiedzieć, że wszystko musimy robić tak, na przekór naszemu umysłowi, ponieważ nasz umysł jest jakby przeciwny naszemu awansowi duchowemu w tym świecie materialnym, czyli po prostu umysł nie będzie chciał jakby podporządkować się jakiejś dyscyplinie, tylko umysł będzie chciał robić to, co jemu, że mi się podoba. A więc jeżeli chcesz usiąść, możesz chodzić. Jeżeli chcesz brać prysznic z ciepłą wodą, weź z zimną wodą. Jeżeli nie chcesz, jeżeli chcesz chodzić w butach po lesie, to chodź na bosaka. Jeżeli jest zima, jest zimno i masz jakby strach przed wejściem do zimnej wody, lodowatej wody w jeziorze, no to wejdź do tej lodowatej wody, ponieważ to cię zahartuje i to ci da siłę i będziesz po prostu silniejszy mentalnie. Po prostu trzeba kontrolować i zdyscyplinować swój własny umysł. Jeżeli osoby nie zdyscyplinują własnego umysłu, to wówczas umysł robi z ludźmi, co żywnie mu się podoba i właśnie chodzi o to, żeby te ciała subtelne, te ciała umysłowe po prostu kontrolować, żeby nie były tak by jakby zdeskoncentrowane, tylko żeby były skoncentrowane i żeby były zdyscyplinowane. Wówczas będziemy mieli pewną kontrolę nad samym sobą, nad własnymi myślami, nad tym, co robimy, nad tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć w życiu. Takie jakby wyrzeczenie się, chodzenie na bosaka po lesie, to nic złego wam, drodzy kochani, nie zrobi, a przeciwnie, da wam dużo prany, czy to jest lato, czy zima, czy jakakolwiek inna pora roku. A kontakt z ziemią zawsze jest dobry, ponieważ przejmiecie energię ziemi, naszej planety i będzie to dla was bardzo pozytywne. Ja dodam, że chodzenie w butach plastikowych każdy dzień po miastach, w samochodzie, w biurach, no drodzy kochani, to nie jest zdrowe. Nie jest zdrowe i nie polecam po prostu ciągłego chodzenia w plastikowych butach czy skórzanych, ponieważ to jakby separuje, odgradza was od kontaktu właśnie z ziemią. Jak również zanurzenie się w jeziorze, zanurzenie się w wodzie jeziora, w jakiejkolwiek porze roku, nic wam złego nie zrobi. Jeżeli to jest zima, możecie na krótko wejść do jeziora, pobyć, zobaczyć, ile czasu wytrzymacie, wyjść z tego jeziora i po prostu ćwiczyć swoją siłę woli. Tak to samo odnosi się do sauny. Jeżeli wejdziecie do gorącej sauny, możecie tam wytrzymać godzinę, czy możecie tam wytrzymać jakiś określony czas. Po prostu spróbować tak na sobie, ile możecie wytrzymać w ekstremalnych warunkach. I to was zrobi jakby silnymi i to, co robicie na przekór waszemu umysłowi, wzmocni i da wam siłę. To właśnie chciałem wam przekazać, ponieważ w jodze bardzo istotne jest robienie wyrzeczeń. Ja też wielokrotnie siedziałem w zimnym strumyku, w lodowatej wodzie, po to, żeby po prostu ćwiczyć swoją siłę mentalną i wzmocnić swoje siły duchowe. To właśnie jest po to, drodzy kochani, żeby wzmocnić wasze siły duchowe. Nie wzmocnić sił duchowych siedząc w ciepłym łóżku, w pięknym domu, w ciepłym mieszkanku. No niestety, nie jest to system na wzmocnienie sił duchowych. Siły duchowe się wzmacnia wówczas, jeżeli sobie odmawiamy czegoś. Praktykujemy głodówkę, jesteśmy w zimnym strumyku z chłodną wodą albo zimną wodą na jakiś bliżej nieokreślony czas. Wówczas możemy dojść do pewnej takich sił duchowych, które nam pomogą być osobą silną mentalnie, fizycznie i również wzmocnić waszą odporność waszego organizmu, że byle wirus, który przyjdzie, nie spowoduje u was bardzo poważnej choroby, infekcji. Na marginesie chciałem wam dodać, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest bardzo zdrowy. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube. Pozdrawiam państwa serdecznie i do widzenia.